A jeśli jesteś nowy na tym terenie naszym staromiejskim, no to oczywiście subskrypcja powinna być zgrana, bo to tak nie może być. Tak to nie może być, że ty bez subskrypcji oglądasz, gościu. Zobacz, jak, jak ja tu muszę pracować ciężko, żeby nagrać ten film, a ty nie zostawiłeś jeszcze subskrypcji. Jak tak może być? Zobacz, jak ja będę ciężko w ten zakręt wchodził dla ciebie. Czy teraz przekonałem cię do zostawienia suba? No jeśli tak, no to działaj, do roboty. Jesteśmy na pokładzie Yamaha ZT250 2002, a z tej strony Enduro Stromiec. Niektórzy mnie pytali, czy ja wolę jeździć dwusuwem czy czterosuwem. Cóż, no. Czterosuw, zobaczcie, co to wyczynia sami. Ale znowu dwusuw, dużo lepszy w utrzymaniu. Nie ma takich kosztów jak tutaj. Jak w czterosuwie silnik tam poleci. No niestety naprawa wychodzi w tysiącach, no ale za to jest dużo rzadziej, nie? A dwusów, cóż, no, nie lubię bardzo pracy dwusuwa. No, zresztą posłuchajcie dźwięku Yamaha ZT250 i porównajcie sobie to z Yamaha Z125, także każdy, kto tam lubi motocykle, różnicę wysłyszy, nie? Na pewno nie polecam tego motocykla jako pierwszy, jeśli ktoś dopiero zaczyna przygodę z enduro, z crossem, z jednego powodu. To jest po prostu wariat i jeśli ktoś nie ma żadnych umiejętności, nigdy nie jeździł, to ten motocykl po prostu go porwie. Od czego ja zaczynałem przygodę? Pierwszy motocykl to było Derby DRD50 dwusów. Co tu dużo mówić, no. Pszczółka w porównaniu z Yamaha tą, co teraz. Ale na pierwszym motocykl idealne. Rok później przesiadłem się na DT125 2004. To już był motocykl, którym można było troszeczkę poszaleć. Moc była wyczuwalna. No ale niestety po 8 miesiącach jazdy znudziła mi się. Zapragnąłem czterosuwa. Słyszycie właśnie. Jestem wielkim fanem dźwięku czterosuwa. Po prostu gdy go usłyszałem, musiałem go mieć. I cóż, trafiła się YZ-a. Kupiona od mechanika z serwisu Yamahy. Motocykl był w świetnej kondycji. Ja się przesiadłem na niego z DT-tki. Nie miałem pojęcia, jak się tym jeździ, jak się serwisuje motocykl taki. Po 3 miesiącach mojej jazdy musiałem zrobić remont. A co się stało, zapytacie, no. Nikasil odprysnął od cylindra. Padł jeden zawór. No i niestety to było konieczne. Co tam pies? Chodź. No. Nie będę wam tutaj mówił,
jaki jest koszt tego remontu i za to zapłaciłem, ale wszystko było zrobione na częściach z serwisu. No i naprawa była naprawdę droga. I teraz zrobiłem już 20 motogodzin od tego remontu i śmiga się pięknie. Moc jest, także nic, tylko jeździć, nie? Mam nadzieję, że ta seria się przyjmie troszeczkę na kanale. Jestem tak zestresowany, jak do was gadam, że po prostu poezja. Ale mam nadzieję, że z czasem się wyrobię, nie? Ktoś tam mnie kiedyś pytał, czy leci na koło. Także ja się delikatnie teraz uśmiechnę i... No i mamy odpowiedź, nie? To było z drugiego biegu. Teraz bierzemy jedyneczkę, dwa, trzy i z trójki. Jeszcze z czwóreczki, raz, dwa. Także żaden problem. 4 na 5 biegów leci na koło. Ja jestem amatorem w jeździe na kole, także za bardzo tutaj nie będę szpanował. Ale wiadomo, wszystkiego trzeba się w życiu nauczyć, nie? Rozumiem, że jest taka sytuacja, że wjeżdżacie do lasu, pędzicie zawrotną prędkością 37 km na godzinę i przypadkowo zjeżdżacie na ściółkę leśną, na której rośnie sobie bardzo rzadka roślinka, nie wiem co tam, róża chroniona. Bum! Najechaliście kostką, rozwaliliście ją. Matko Boska, co się dzieje? Co tu zrobić? Na miejsce przyjeżdża straż leśna. No i słuchajcie, macie dosyć spory problem, ponieważ w najgorszym wypadku może sprawa trafić do sądu i w jej wyniku możecie zostać pozbawieni wolności do 2 lat albo dostać zawiasy, a w najlepszym wypadku to jest grzywna, która tam oscyluje też nie na małych kwotach. Także po części jazda po lesie nie jest zbyt opłacalna, jeśli oczywiście ktoś was złapie, nie? Tak jak jeździcie sobie kulturalnie, się tam nie zaczepiacie nikogo, to nikt nie będzie miał problemów, nie? A teraz, skoro tutaj latałem przed chwilą dróżkami polnymi, policja ani straż leśna nie może mieć do was żadnego problemu, żadnego, ponieważ dróżka ta nie przebiega przez las, nie jest drogą krajową i możecie sobie robić co tylko na niej chcecie. Gorzej, jeśli chcecie jeśli chcecie taką dróżką jechać, która prowadzi do lasu, no to wtedy wracamy się do sytuacji sprzed kilku minut, co opowiadałem. Jesteście traktowani tak, jakbyście jeździli po lesie, nie? I tak to wygląda. Napisałem na fejsie, jaki temat byście chcieli poruszyć w tym crossovlogu śmiesznym moim. I ktoś napisał, żebym opowiedział o swoich przygodach z ludźmi, którzy mieli do mnie pretensje, że jeżdżę. Ostatnio tutaj gdzieś w okolicy jeździłem właśnie. Jechałem sobie przez drogę taką między polami. Dokładnie taką prędkością jak teraz, czyli nie szalałem. Szanowny pan sobie jeździł, coś tam orał na polu. Było ode mnie jakieś 100 metrów, tam jak gdzieś tam koło tych drzew by był. Jadę sobie i on postanowił zjechać z tego pola i zostawić mi drogę, nie? No to ja się zatrzymałem, tak, no dokładnie tak jak teraz. Tak się patrzę na niego, kiwam głową, o co mu chodzi, próbuję zawracać. O to ten zbiega z tego traktora i drze się do mnie. Tutaj cenzuralne słowa padły. Gdzie, kurczaczki, jeździsz? I zaczyna biec do mnie z łapami.
No to oczywiście ja bez zastanowienia jedyneczka. Na jego pole. No i sobie grzecznie uciekłem, prawda? Bo kolejny temat to jest cross czy enduro. To cross czy enduro, no. Jak widać jeżdżę crossem enduro i jakoś tam to idzie. Ale zdecydowanie w takiej jazdy jak ja jeżdżę bardziej uderzyłbym w coś typu enduro. Ze względu na swoją wytrzymałość, silnik niewyżyłowany. Ale jako że ja jeżdżę troszeczkę też po torach, szlifuję swoją technikę, chcę w zawodach startować, no to kupiłem crossa, ponieważ bardziej się u mnie sprawdza. A jakoś nie widzi mi się jazda ciężkim endurakiem, 140 kg po torze. I łamanie się, pozycje, nie, to nie bardzo. No chyba, że mówimy tu jakieś XC300, co waży 110 kg, tyle co to. No to może w przyszłości takim będę latał, nie? Planuję w przyszłym sezonie się przesiąść na jakiegoś dwusuwa. No, ze względu głównie na koszta utrzymania, bo w tym wariacie olej wymieniam co 5 motogodzin wraz z filtrem. Oleju wchodzi 1,6 litra na jedną wymianę, co kosztuje, bańka 5 litrów kosztuje 200 zł, a filtr jednorazowo 30 zł. To prosta matma, jedna wymiana kosztuje, kurde, zgasła. Jedna wymiana kosztuje około 80 zł. Jeśli robimy to sami oczywiście. A teraz doliczyć na przykład koszty mechanika, jak ktoś nie daje rady samemu, to już się tworzą potężne pieniądze, które można oczywiście przeznaczyć na paliwko, nie? W porządku, gościu zjechał. Dzięki. Teraz jeżdżąc crossem albo enduro, to naprawdę ciężka sprawa spotkać kogoś życzliwego. Ktoś, kto nam zjedzie z drogi, ustąpi. No masakra, nie? Jechałem sobie teraz ostatnio przez wioskę. Mi gość prosto na mnie wyjechał samochodem. Nie wiem, czy on to zrobił specjalnie, czy przypadkowo, ale troszeczkę strachu mi napędził, bo na czołówkę lecieliśmy. Także co jeszcze mogę więcej o tym motocyklu powiedzieć? To jest... Yamaszka, to już mówiłem, nie? Ale 250 w czterosuwie. Moc to jest około 43-45 koni. Przy masie własnej około 110 kg ze wszystkimi płynami. To jest naprawdę wariacja. Pokażę wam teraz, jak się tym przyspiesza bez żadnego obciążania kierownicy, żeby on nie szewała. Patrz. To jest coś pięknego, ale no, naprawdę trzeba mieć głowę, żeby tym jeździć. I trzeba też umieć jeździć. Tak jak wcześniej mówiłem, że jak ktoś wsiądzie, nigdy nie jeździ na motocyklu i wsiądzie na to, to jest pierwszy lepszy zakręt, dodanie gazu i się leży na boku. O, ważna kwestia, ubiór. Pamiętajcie, ubiór to jest druga najważniejsza rzecz zaraz po sprawnym motocyklu. Wiadomo, obowiązkowo kask, buty offroadowe, nie jeżdżę akurat w Foxach 180, rękawiczki, gogle, żeby w razie czego, broń Boże, żaden kamień nam w oko nie strzelił i nie pozbawił nas wzroku. Teraz jestem też w zbrojce, jak wyskakuję na takie ostrzejsze wypady, gdzie się boję, że mogę się naprawdę wywalić. No i cóż, poza tym co wymieniłem jeszcze, no oczywiście spodnie i wiatróweczka. Teraz akurat jadę w zestawie Scotta. Ale w domu jeszcze Foxik jest, ale jakoś tak za bardzo za nim nie przypadam. Szczerze, jest taki dziwny. W tym Scotcie jestem przyzwyczajony, jeżdżę w nim już chyba drugi sezon. A Fox ładnie się prezentuje, naprawdę.
ale jakiś taki nie przemawia do mnie. Słuchaj, jeśli spodobał Ci się ten film, to bardzo bym Cię prosił, żebyś napisał w komentarzu, co o nim myślisz. Czy podoba Ci się takie coś, moje gadanie, czy jest bez sensu. A jeśli się spodobał, to oprócz tego, że napiszesz komentarz, łapkę w górę zostaw. A jeśli jesteś nowy na tym terenie naszym, stromieckim, to oczywiście subskrypcja powinna być grana, bo to tak nie może być. Tak to nie może być, że Ty bez subskrypcji oglądasz, gość. Zobacz, jak ja tu muszę pracować ciężko, żeby nagrać ten film, a Ty nie zostawisz jeszcze subskrypcji. Jak tak może być? Zobacz, jak ja będę ciężko w ten zakręt wchodził dla Ciebie. Czy teraz przekonałem Cię do zostawienia suba? No jeśli tak, no to działaj, do roboty, trzymajcie się, na razie.